Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. Boże, jak mi wystraszył gościu. No i siedzę sobie na kasie, tutaj oczywiście sprzedaż trwa. No i bardzo, bardzo dobrze. Trzeba zarobić. Nasz pracownik tutaj oczywiście towar wykłada. Wiecie co, tak się zastanawiam, bo cały czas nadzoruję tutaj poziom. Bardzo znacząco spadł ten poziom, natomiast zastanawiam się, czy te minus 10 punkciszy to nie była kwestia leżących na podłodze kartonów. Tak coś mi się wydaje, no bo jakie inne powody mogłyby być? Ciężko stwierdzić. Widzę, że tam chlebusia trzeba będzie troszeczkę kupić. No dobrze. Dodajmy to cudo. Mamy tam nieco ponad 10 tysięcy na naszym koncie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, co by tutaj? O, majonez za dwa kartony. Co my tam jeszcze byśmy potrzebowali? Tuńczyk, jeden karton wystarczy. Wybielacz, jeden karton. O, mozzarella, jeden karton. I to już będzie tyle. Okej. Okay. To co, ja zamawiam i mi kuźwa poziom do tyłu idzie? Bo kartony? Oj, coś mi się tutaj zaczyna nie podobać, proszę Państwa. Coś mi się tutaj zaczyna nie podobać. Zamiast progresować, to my regresujemy. No cóż. Być może nie powinniśmy zamawiać towarów z kartonami, gdy sklep jest otwarty, cholera wie. No ale... Dobra. To powrzucam gdzieś tutaj, niech sobie stoi. Tuńczyk również znajdzie gdzieś tutaj swoje miejsce. Dobra, pizzę widzę, że on tam ogarnął. Cukier. Co tu jeszcze mamy? A, chleb to ja muszę sam wyłożyć, bo zanim ten się weźmie, to... Uno momento, bo tutaj chlebek po całości powinien być. Okej. I tak się zastanawiam, słuchajcie, bo tam była aktualka moda również właśnie do zmiany tych automatycznych, do tej automatycznej zmiany cen. Ja ogarnąłem tutaj tę aktualkę, bo ona jej nie było, a potem wleciała. I tak się zastanawiam, czy poprawiła... czy poprawiła tutaj to co się popsuło przez aktualizację gry. No ale to zobaczymy. Zobaczymy na dzień... W dniu kolejnym, tak? Jak to będzie tam wyglądało. My tymczasem ogarniamy temat. Pracownik zasuwa, ja zasuwam. Nie ma tragedii. No i generalnie no to tak tutaj wygląda sytuacja dosyć leniwie, to wszystko idzie pomalutku, martwi mnie cofanie levela, że ten poziom spada, ale będziemy oczywiście tutaj patrzeć i badać. Dobra, 53,29. Proszę uprzejmie. Dobra, wskoczył ten 49, trochę żeśmy tam poprogresowali. Nasz pracownik dołożył jakiegoś tam towaru. I czyżby to był ostatni klient już? Sprawdźmy na sklepie, czy nikt się nie szlaja, no bo żal tracić. No i dobra. Zamykamy dzień. 4097 dolarów obrotu mieliśmy. I teraz zobaczmy, ponieważ jakby tutaj kwestia tych cen była ustawiona właśnie, żeby... O dolar było zwiększone. No mniej więcej by się trzymało teraz, ale... Muszę na innym produkcie to sprawdzić. Zapalmy światło.
No nie, no jakoś tak mi kuźwa to nie trzyma się. Nie mam bladego pojęcia, o co tu chodzi. 4,79. No to 5,30. Ciekawa sprawa. Kompletnie mi to nie leży, powiem wam szczerze. No ale dobra, no, jak nie ma wyjścia, no dobrze. My potrzebujemy znowu dokonać zamówienia. I teraz popatrzmy, mąka ze 2 kartony, makaron ze 3 kartony. Ile tam, co my tam... Aha, dobrze jest. Ten cukier, myślę, że też ze 3 kartony i to zamówmy. Co jest, kurwa, przy zamówieniach mi to spada? Popatrzmy dobrze, słuchajcie, jak to będzie wyglądało dalej. Ryż basmati, 1, 2, 3, 4 kartony plus sól ze 2. Dobrze, masło orzechowe raz. Czekolada raz. Frytki raz i to na razie raz. I patrzmy teraz dobrze, jak ja to kupię. Mamy tutaj ten 48 poziom, tak? I zakup. No kuźwa ty. Strasznie to dziwne jest. No strasznie to dziwne jest. Oj, coś mi się wydaje, drodzy państwo, że chyba zrezygnujemy kuźwa z tych niektórych modów, bo... Coś się zniechalo. No ale dobra. Pomogę mojemu pracownikowi, rozkładając tutaj oczywiście towar. Bo nie ma tu tamto. Trzeba jakoś działać. No i teraz... Aha, jeszcze jeden karton mąki się znalazł. Dobra, ale reszta to już musi iść na magazyn. I teraz czekolady. Czekolady to wejdą mi tutaj całe. O, jeszcze jedna mąka. Dobra, tutaj mamy ryż basmati. Więc to też uzupełnię. A on to tam coś nosi, nie nosi? A to jest bardzo ciekawe, że ja tutaj nie mogę... Aha, czekajcie, bo... A, bo ryż basmati był tu, sorry. Źle to ustawiłem, bo to jest makaron. Nie. Ryż basmati nie tutaj. Już z tego wszystkiego to się, wiecie, trochę zakręciłem, ale... Ale jesteśmy w domu. Dobrze. To będzie tu. Jeszcze jedno opakowanie mamy. Masełko orzechowe idzie tu i wejdzie całe tak naprawdę. Ale sól to raczej na dokładkę będzie. No, 3 te zostaną. 3 opakowania soli zostaną na dołożenie. Dobrze. Jak tam z pieprzem? Pieprz też by warto było zamówić. Czyli jak widzimy, wróciłem do, można powiedzieć, takiego pierwotnego zamawiania towaru, patrząc jednak organoleptycznie, jak tutaj stoimy ze Stanami, no bo liczba to liczba, która jest nam w nawiasie pokazana, a jednak patrząc na regał i widząc puste półki, no to
wiadomo, nie? Tak jak tutaj, no niby tego makaronu trochę jest, ale i komputer nie wskaże, że na żółto, załóżmy, ale my widzimy, tak, że trzeba jednak uzupełnić. Także ten nosi, ja też noszę, a jakoś tam sukcesywnie sobie to uzupełnimy we dwóch. Także jest pomocnik. Także kuźwa nakursować musimy obaj do tego śmietnika. No i bardzo ładnie. No i cukier uzupełniony. Dobrze. Co, nie masz co robić, co, Hopku? Dobra. Patrzymy dalej. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które powinniśmy zamówić, no to na pewno mąka Supreme. Myślę, że karton tej tutaj też będzie dobrze. Ryżo makaron spaghetti, wasz ulubiony. Ten makaron obok. To wszystko zamówimy. Czyli tak, zaczynamy od góry w sumie. Będzie tak, ze dwa opakowania. Mąka Supreme ze dwa kartony, czy... A mogę i trzy. Ryż basmati to już żeśmy ogarniali. Teraz ten makaron tutaj. Raz, dwa, trzy. I szukam ryżu tego takiego. O, właśnie tego. Raz, dwa. I to możemy sobie powystawiać. A to jest niebywałe, że level za zamówienia spada. Powinien rosnąć. O. Dobra. Wiecie co? A wrzućmy to tutaj. Niech on to zrobi. A ja tutaj zobaczę... Aha. Makaron spaghetti to... Możemy wystawić. To za chwilę. Mąkę też mu tutaj gdzieś wrzucę. Niech ma. To jest makaron spaghetti. I kolejna mąka. To wystawię sam. Bo muszę zobaczyć właśnie, czy cenki są. Ale są. Dobrze. No jeszcze będzie na dołożenie. Zobaczcie, jak ten level poleciał. Zaraz będzie 47, kuźwa. Co to jest za... O, jeszcze mąka. Ciekawe. No dobra, to byśmy mieli. Teraz tak. Tutaj jeszcze byśmy mogli pire zamówić. Czerwoną kawę. No, takie rzeczy. No to zamawiajmy. Pire. Gdzie ja znajdę to pire? O, to cudo, dwa kartony musimy. Jest i pire. Trzy kartony zamówiłem. Ta mąka to ze dwa. Czerwona kawa miała być tam, no ale to weźmiemy jeden karton i dodatkowo jeszcze co to miało być tam? O, wiecie co, olej, bo tutaj dwa miejsca zostały, to dwa kartony oleju wezmę. Patrzmy na level. No niby coś wzrosło, ale tak jakby... Eś, nie wiem, kuźwa, o co tu chodzi. Dziwne zmienne są.
A jak tutaj wygląda... Aha, tu jest od góry do dołu, dobra. Bo tu cały regał jest tego, nie? A ty obi boku nie masz co robić, biedaku jeden, nie? No już ci dam do roboty. Już będziesz miał. O, wybielacz, proszę bardzo, uzupełnisz. I pire. Mąka. I kawę to już samo zupełnie. Tu jeszcze mamy olej. No dobra. To byśmy mieli. Teraz myślę, że oliwę z oliwek to możemy tam ze dwa kartony na spokojnie wziąć i pieprz jeszcze trzeba dobrać. Oliwa z oliwek. Ze dwa kartony. Mówiłem, że pieprz. To też ze dwa kartony. Tego cleanera dołożymy. Tutaj dołożymy też. Papier toaletowy Maniakela to jak najbardziej, bo to must have. Tutaj napój. Zobaczmy, jak tam stoimy z wodą. No dobrze. Widzieliście? Tam minus 10 punktów. Kurde, chuj wie za co. Tutaj bym wziął. O, w ten sposób. No dobra. To wrzucę na magazyn, niech sobie stoi. Papiery toaletowe to tutaj będą stały. Tu jest ich miejsce. Tego siuwaksa to gdzieś, nie wiem, tutaj. Zamknij to i schowaj to. O. Wiecie, póki nie ogarnę tego mentalnie, gdzieś tam na jakiś pomysł nie wpadnę, to na razie no, taki bajzel będzie w tym magazynie, trudno się mówi. Ach, tutaj nie ma tych. To trzeba powystawiać tutaj pudełka, żeby on mógł podokładać to pire. Się zastanawiałem właśnie, dlaczego on nie ruszył tyłka. No ale już rozumiem. Dobra. I z tego opakowania pieprzu, proszę Państwa, jeszcze zostanie na dołożenie, więc będziemy się tutaj mogli wspomóc na wypadek, gdyby tam było. No i dobrze. Wezmę ten jeden karton pira i tam dołożę tutaj i tutaj, żeby on tam wiedział, że ma jeszcze podokładać, nie? Dobra. I tak to wygląda na obecną chwilę. Jeżeli mowa o lodzikach, no to tutaj jeszcze lody powinny być, no ale musiały się wyprzedać. Dobrze, słuchajcie. Co tam jeszcze? Słodyczki, jak stoimy ze słodyczami? Karton chipsów można byłoby zamówić, kegi. Ale czy my na tym nie przetrwamy przez cały dzień? Nie wiadomo, trzeba to będzie sprawdzić, ale jeżeli chodzi o sprzedaż, to włączymy to sobie w kolejnym
odcinku, otworzymy sklep i będziemy dalej działać. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.